witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii walk. W kolejnych multiwalkach, w których też zawalczę może nie do końca z samymi nowymi Pokemonami, ale tutaj będzie debiut Breluna, który w sumie zadebiutuje i to całkiem z rozmachem. Tak więc Jarowa kontra Raku i Varen. Także walczmy, mecz pierwszy. Dobra, tak więc ze strony Raku Mawal, z kolei właśnie Varen używa Greninja. Co ciekawe, właśnie w tych meczach aż troje z nas miało w teamach Greninja. Ale dobra, w każdym razie z naszej strony Charizard i Breloom. Tak jest, piękny debiut na początek. No dobra, więc niestety Mawal obniża atak naszym Pokémonom. Charizardowi to w sumie bez różnicy, ale Breloomowi owszem, więc moja Breloom trochę osłabiona. Od razu Raku wycofuje Mawala, no i wstawia do walki swojego Greninja. Jako właśnie kontrę na Charizarda, który okazuje się być Charizardem Y, czyli słoneczko, które osłabi ataki wodne, więc w sumie nie jest najgorzej. Dobra, tak więc Mega Ewolka na początek, mocne słonko, no i tak, Greninja używa ruchu Power Up Punch, więc Greninja w Varena okazuje się być Greninją fizycznym. Co jest też dosyć ciekawe, więc całkiem mocno przywali w mojego Breluma. Charizard z kolei Tailwind to ładnie zaplusuje, przyspieszając nasze Pokémony na 3 tury. No i z mojej strony ci Bullet Seed. Właśnie myślałem, że kurczę, może jednak nie będzie ten Greninja jakimś takim utrapieniem. Dobra, w każdym razie Bullet Seed, który sukcesywnie uderza. Bullet Seed dzięki umiejętności Technician jest nieźle wzmocniony. No i tutaj właśnie uderza pięknie 5 razy, czyli maksymalna ilość. Miałem sporo szczęścia, no i to załatwia Greninja. Tak więc Bullet Seed plus Technician naprawdę sprawuje się wyśmienicie. Dobra, teraz Varen wstawia do walki Kecleona. No i oczywiście Breloom jest szybszy dzięki Tailwinda, ale Rowa postanawia wycofać swojego Pokemona i do akcji wchodzi Sarina. Czyli również trawiasty Pokemon, Kecleon Fake Out, Quilling Majesty, pięknie to blokuje. A ja z kolei pomyślałem, a spróbuję użyć Spore na Greninja. Co nie wiem, czy było do końca dobrym pomysłem, no ale w sumie mogłem użyć Bullet Seeda, by to też mogło Greninja wykończyć. Ale nie byłem pewien, co ten Greninja tutaj Rowy kombinuje, znaczy Rowy, Raku. Dobra, w tym momencie Raku wycofuje swojego Pokemona i z powrotem wstawia Mawaila. Tak więc potwierdza się to, że mogłem użyć Bullet Seeda. Dobra, w tym momencie Varen wycofuje swojego Kecleona i do akcji wchodzi Mahakala, czyli stary, dobry, znany Medicham. Z kolei Sarina z Choice Scarfem. High Jump Kick, no ale nie zadziałał aż tak dobrze. A z mojej strony Bullet Seed, spodziewając się, że Varen nie wycofa jednak, Raku, kurczę, będą mi się grasze swojego Greninja. Tak więc Bullet Seed, który no jeden raz uderzył krytycznie, no i zaprosił mnie całkiem sporo temu Mawailowi, mimo iż nie był on zbyt efektywny, uderzył 4 razy. No okej, okay. Tura następna, w tym momencie wycofka Sariny, no bo w sumie te Pokémon nie mógł za dużo zrobić. Wraca Charizard. No i to już chyba jest też ostatnia tura Tailwinda. Tak więc mega ewolucja Medicham. No i przechodzimy do ataku. Tak więc Medicham. A nie, jeszcze Mawail mega ewoluuje. Okej, więc tura mega ewolucji. Ale bardzo ciekawy był ten Mawail Raku. Zresztą chyba zobaczycie i w tym meczu, jak on działa. Dobra, więc ja postanowiłem właśnie użyć Protecta na Breloomie, spodziewając się właśnie Fake Outa lub czegoś innego niebezpiecznego właśnie na nim, Poison Jab. Dokładnie, a z kolei Mawile używa Stockpile. Tak jest, więc to jest Mawile ze Stockpilem, czyli dodatkowo kłopotliwy. Nie dość, że Intimidator najpierw obniżył atak, to później jeszcze się wzmacnia Stockpilem, więc jest to dosyć ciekawe. Ale dobra, w tym momencie postanowiłem, że wycofamy go Breluma ze względu na to, że no, nie miał tutaj za bardzo zastosowania. Do akcji wchodzi Sableye. Z kolei Raku również wycofuje swojego Mawaila, no coś, bo Charizard jest w polu, no i teraz do akcji wchodzi z powrotem Greninja. Także ponownie Poison Jab skierowany tym razem w Sableye'a, więc będzie on nieefektywny, gdyż ataki trujące nie działają dobrze na Pokémonach typu duch. No i Smaug, czyli Charizard, używa właśnie Heat Wave'a.
Dobra, rozwaliło to Medicham, troszkę przywaliło w Greninja, ale tylko troszkę. No i do akcji wchodzi też Kecleon, czyli w zasadzie już ostatni Pokémon w arena. Dobra, fake out na Charizardzie. Z kolei tutaj troszeczkę chyba w nie najlepszy sposób to rozegrałem, gdyż użyłem, znaczy nie, w sumie to może nie było takie najgorsze. Snar obniżyłoby to specata Greninja, gdyby w niego trafiła, ale niestety. No dobra, więc tura kolejna. Chciałem użyć Quash na Greninja, ale zapomniałem, że przecież Prankster nie zadziała na Pokémonie mrocznym i to był mój błąd, ale Greninja na szczęście spał dalej, a Smaug po raz kolejny Tailwind, a Sucker Punch nie wszedł na żadnego Pokémona, bo żaden nie atakował. Dobra więc, tura następna, Rowa wycofuje swojego Charizarda i z powrotem do akcji wchodzi Serena. Z kolei ponownie Sucker Punch nie zadziałał, nie wiadomo na którym Pokémonie był. No i Greninja teraz wybudzony, wodny ruch Z. W sumie ten Greninja był dosyć ciekawy, zresztą chyba zaraz zobaczycie też o czym mówię. Ale na początek wodny ruch Z, Hydro Vortex, skierowany właśnie w Czarinę. Miało być w Charizarda, ale poszło w Czarinę, więc tutaj Rowa świetnie wyczuł moment i wymienił Poxa. No dobra, także niezbyt efektywny, jednak zabrało to Jowo. Po raz kolejny Snarl, tym razem obniży już atak specjalny i Greninja. Także się udało, no i czas na turę następną. W tym momencie pomyślałem, a użyję Will-O-Wisp na Kecleonie. Chociaż w sumie na długo to się nie zdało, gdyż Czarina używa High Jump Kick, no i to załatwia Kecleona. Także Varen pozostaje w zasadzie bez poksów. Aha, Raku wciąż ma 3. Dobra, Ice Beam skierowany oczywiście w Czarinę, załatwia to ów Pokémon. A jednak nie załatwia, prawie załatwia tego Pokémona, tak można by to podsumować. No i w tym momencie Rowa wycofuje Czarinę. W sumie nie wiem do końca po co, gdyż High Jump Kick na tą sprawę załatwiłby Greninja. No i co ciekawe, Greninja jest bez protein. Tak więc tak. Tym razem Greninja Protect. Ja chciałem, raczej ten Sableye używa właśnie Recovera, gdyż w sumie no co mogłem więcej zrobić, jedyne co zadziałałoby na Greninja to tak naprawdę Snarl. Dobra, w tym momencie pomyślałem, że się wycofam, no i do akcji wchodzi sporo Temprelu. Spodziewam się tej Wida ze strony Charizarda, jednak Hydropompa, która tegoż Charizarda załatwiła, no i teraz prawdziwe oblicze Greninja się ukaże. A mianowicie jest to... Tak jest, Greninja z Battle Bond, czyli jest to Greninja Asha. Dokładnie, tak więc nie jest to bynajmniej zwykły Greninja. Tak więc teraz Greninja dodatkowo wzmocniony. No i Rowa też wysyła do walki Czarinę. Jednak, że to jest skarb Czarina, to nie było w zasadzie czego się obawiać. Greninja Protect. Także się wybranie przed naszymi atakami z moim Mach Punchem, z kolei Power Whipem ze strony Czariny. Ale w zasadzie mój Mach Punch, jako że Greninja tutaj nie zmienia swojego typu, okazuje się być wystarczający. Mach Punch dodatkowo też jest wzmocniony przez Technician właśnie, więc w sumie to się Umbrellu naprawdę fajnym Pokémonem jest. No i dobra, kolejnym poksem Raku jest Torterra. No i wciąż jeszcze pozostaje ten Mawile. Dobra, Power Whip prosto w Torterrę. I przywaliło to całkiem nieźle, dzięki temu, że Torterra też ma typ ziemny, to ataki trawiaste działają na nim normalnie. Z mojej strony jeszcze Bullet Seed, który wystarczyło, że uderzył tylko dwa razy. No i to też załatwiło i Torterrę. No i czas na ostatniego Pokémona, który w zasadzie musi stawić czoła moim trzem i jeszcze dwóm Rowy. Dobra, tak więc Power Whip, który coś tam zdziałał, no i jeszcze Bullet Seed, który, tak jak wspomniałem, mimo i tego, iż nieefektywny, działa całkiem przyzwoicie. Dobra, a z kolei Mawile Pain Split, czyli troszkę podkradnie HP z mojej Breloom. Jednak czy to wystarczy, żeby coś tutaj zdziałać? No się okaże. Power Whip. No i w sumie już ostateczny Bullet Seed. Używałem Mach Puncha z tego względu, że no na dobrą sprawę i tak nie zabrałoby on więcej niż Bullet Seed, który uderzy 3 razy.
No i tak oto rozwaliliśmy właśnie w Arena Iraku. No i tak kończy się też pierwszy mecz, który wygraliśmy. Tak więc teraz zapraszam was na drugi, nieco bardziej napięty. No to moi drodzy, kolejny mecz, tym razem Yazraku kontra Varenirova. Nieco innych Pokémonów użyjemy, teraz tutaj też zadebiutuje mój Greninja. Ten mecz będzie dosyć napięty. I to tak bardzo napięty, powiedziałbym. Dobra, w każdym razie, z naszej strony leci Politoed Greninja. Czyli Politoed przesuwając deszcz, poniekąd wzmocni nasze wodne ataki. No i kontra również Greninja oraz Azumarill. No okej, okay, tak więc, tak jak wspomniałem, Politoed przywołuje deszczyk. No i możemy zacząć mecz. No dobra, więc na początek, tak, wycofka Greninja i postanowiłem, że wstawię mojego Sableye'a z tego względu, że no ten Azumarill trochę mi się tu nie podobał. Power Up Punch, który wymierzony jest właśnie w slot, gdzie był Greninja wcześniej. Jak się okazało, wymiana była całkiem dobrym wyborem. Do tego Issuint, który trafia w oba Pokémony i obu obniży on szybkość. A z kolei właśnie Playraw ze strony Azumarilla, który osłabiony jest przez Rosary Berry, ale mimo wszystko zostawiło mi to tylko 1 HP. Ale to był fart, trzeba przyznać. I obniżyło mi to też atak. Okej, tura następna. W tym momencie postanowiłem, że spróbuję poparzyć Azumarilla, gdyż poparzony Azumarill to częściowo unieszkodliwiony Azumarill. Tak więc Azumarill poparzony, Greninja ponownie Power Up Punch, tym razem w Politoeda i odniosło to jakiś skutek. No i Scald, również chyba Raku chciał poparzyć Azumarilla, ale koniec końców zabrał mu jakieś HP, więc nie wyszło to najgorzej, choć z drugiej strony lepiej by wyszło, gdyby jednak przywalił w Greninja. Dobra, koniec Playraf załatwia mojego boksa. No i w ten sposób, no już w samym początku praktycznie, tracę Sableye'a. Ale jakoś szczególnie się tym nie przejąłem. Dobra, teraz z powrotem do akcji wchodzi mój Greninja. Zarówno Greninja mój, jak i Varena są robione w max speed, stąd też i tutaj już czysta losowość, który uderzyłby jako pierwszy. No i dobra, do akcji wchodzi również też i Torterra. Także mój Greninja okazał się być szybszy, także... Tak, dzięki protnie też traci typ mroczny, przez co nie był już podatny na ataki Azumarilla. Jeden Scald z mocnym deszczem załatwia właśnie Greninja, do tego jeszcze z mocnym Life Orbem. Tutaj z kolei Player Off, no i to już nie wykończyło mojego Greninja. Dzięki temu, że właśnie Azumarill był poparzony. No i teraz do akcji wchodzi Scrafty. O tak, ten Pokémon był dość uciążliwy. I tipitata obniża on atak obu Pokémonów, co prawda na moim Greninja to bez większego znaczenia. No i w tym momencie pomyślałem, a wycofam Greninja i wstawię do walki coś bardziej defensywnego, czyli mojego Mocha. Tak więc alański Mock. No i z kolei wycofka Uraku Torterę na właśnie Greninja, aszowskiego Greninja. Dobra, no i tutaj wycofka znowu z Craftygo również na Mandibuzza. Czyli dwa dość defensywne Pokémony. No i również Rowa wycofuje swojego Azumarilla i wstawia do walki Charizarda, czyli pogoda zmieni się. No dobra, także tura następna. Od razu wycofka Charizarda, co było dosyć ciekawe, i do walki wchodzi Tsarina. Także tutaj tura w zasadzie samych wymian. W tym momencie Raku używa właśnie wodnego ruchu Z skierowanego, no niby był w Charizarda właśnie, ale znów nadzieje się na Tsarinę, tak jak to miało miejsce w meczu poprzednim. Tak więc Hydro Vortrex. Tak, Raku powtarza swój błąd. No i zabrało to Tsarinie, co prawda, bo atak był jakby nie było wzmocniony też deszczem. No i Mandibuzz Toxic na Greninja. Mandibuzzy właśnie często mają Toxica, jakiegoś ewentualnie Tailwinda, żeby wesprzeć drużynę do tego Nakow. Tego typu ruchów można się spodziewać, ale mój Nakow był pierwszy, żeby właśnie Mandibuzzowi odrzucić przedmiot. Do tego Poison Touch jeszcze otruł tego Pokemona. A przedmiotem był oczywiście Leftovers, bardzo często spotykany na tym Pokemonie. Dobra, tak więc zatrucie stopniowo odbiera HP Pokémonom. No i czas na turę następną. Także Tsarina Power Whip. No, który niestety wykończył Greninja. A z kolei Mandibuzz Nakow. No i to odrzuci moją Jagodę, przez to już Max się więcej nie poleczy. No i z mojej strony Nakow na Tsarinę w razie ewentualnej wymiany.
No i tenże Pokémon padł. No i Mantibas z serią trucizną bez leftoversa częściowo jest unieszkodliwiony. Dobra, do akcji wraca Politoed. No i również Charizard. No i w tym momencie Charizard oczywiście będzie mega ewoluował, żeby pozbawić nas zjawiska deszczu. Co może przysporzyć trochę kłopotów. Tak więc mocne słoneczko. No i lecimy dalej. Heatwave. Tutaj w sumie też Rowa mógł użyć Solar Beama, jednak Heatwave całkiem ładnie przywalił i to w oba Pokémony. Do tego jeszcze Foreplay na moim Macu. Coś tam zabrała, jednak na szczęście efekt był nieefektywny. Politoed z kolei jest Wind, który obniży speeda obu Pokémonom. Tak więc Mandibuzz chyba już będzie na tyle spowolniony, że będzie również wolniejszy od mojego Maka. Z kolei Mak Pulse Jab prosto w Charizarda coś tam zabrało i dzięki Pulse Touch znów jest otruty. Sam sobie ruch też może otruć, ale Pulse Touch to zawsze dodatkowa szansa na zatrucie. No i jak na razie ładnie to wchodzi. Tak więc obaj przeciwnicy otruci. Dobra, która następna? W tym momencie postanowiłem, że użyję Protect, żeby wybronić się przed ewentualnymi atakami właśnie ze strony Charizarda i tak dalej. Jednak, no, Solar Beam Charizarda wymierzony w Politoeda, ale przynajmniej wybronię się przed atakiem Mandibuzz. No cóż, niestety, Politoed pada. A Mandibuzz, no cóż, zamiast mnie atakować już Roost. Także, tak, dosyć ciężki zawodnik z Mandibuzz. Dobra, Charizard raniony trudko. No i już do walki wchodzi ostatni Pokémon raku, jakim jest właśnie Torterra. No i cóż, tak więc, która następna? W tym momencie pomyślałem, że warto było użyć Shadow Sneaka na Charizardzie, żeby spróbować go wykończyć i się nie udało. Jednak dzięki temu, że był na tyle spowolniony, udało się przywalić Torterrze jako pierwszy, no i Rock Slate załatwił już Charizarda, który był bardzo niebezpieczny. Do tego Knuckoff na Torterrę. Widać, że to był Torterra ogólnie robiony chyba w Max Speeda, jeszcze z Weakness Policy, bardzo ciekawy. No i dobra, zostaje jeszcze ostatni Pokémon rowy, czyli właśnie Azumarill, który również nie stanowi jakiegoś większego problemu, szczególnie dla Pokémona, jakim jest Torterra. Tak więc Aqua Jet wymierzony w Maka, na szczęście ładnie udało mi się wybronić. Z kolei Torterra Seed Bomb to oczywiście załatwia Azumarilla, gdyż Azumarill do jakichś mega wytrzymałych Pokémonów nie należy. No i w zasadzie zostają już tylko dwa Pokémony Varena kontra trzy nasze. No i Foreplay wymierzony niestety w Torterrę, co zabrało całkiem sporo HP. No i dobra, Mandibuzz na szczęście też ma obniżony speed, więc i tak jest też chyba wolniejszy od Maka. Ale dobra, Rock Slide załatwia sprawę. Także Mandibuzz pada, no i zostaje już ostatni Pokémon, jakim właśnie jest Scrafty. No i ten Pokémon tak naprawdę był największym problemem. Na początek od razu obniża nam atak, co no niestety nie jest za dobre. No i raczej jest też szybszy od Maka. Od Torterry nie, więc ten był w stanie jeszcze przywalić w niego Seed Bombem. Jednakże Scrafty jest też wytrzymałym Pokémonem, no to zabiera mu to tyle co nic. Ice Punch. W tym momencie nie byłem pewien, czy właśnie uderzy we mnie, czy nie. No ale z mojej strony leci Pulse Jab z nadzieją, że go otruje. Jednak próżne nadzieje były. No i w sumie teraz wiedziałem, że jakikolwiek atak nie siądzie, to raczej mnie załatwi. Stąd też Shadow Sneak z nadzieją, że może go otruje. Jednak nie, ten Power Up Punch, który mnie o dziwo nie wykończył. Więc tutaj Mak jeszcze mógł jako to znieść, jako tak znieść. Także z mojej strony kolejny Shadow Sneak z nadzieją, że go to wykończy. Ale też nic, znaczy, że po prostu go to otruje. Nie wykończę, bo do wykończenia to jeszcze daleka droga. Drain Punch. No i tu jeszcze się w sumie poleczył mniej więcej o tyle, ile mu zabrałem. No i teraz pozostaje już ostatnie tury Greninja kontra właśnie Scrafty. Z tym, że Greninja ma tylko 22 HP, więc sobie tutaj już wynik był przesądzony. Tak więc z mojej strony Scald, który... No cóż... ja wykończył Scraftygo, a Scrafty kolejny raz Drain Punch. No i tak oto wykańcza on mojego Greninja. Tak więc Scrafty ładnie pozamiatał na sam koniec.
No i tak oto kończy się drugi mecz, czyli niestety nie zawsze się wygrywa, ale w tym meczu ogólnie całkiem fajnie się grało, całkiem ładnie udało nam się rozwalić sporą część Pokemonów. No niestety może tutaj nie poszalałem z właśnie Sableye'em, może gdybym wziął zamiast niego mojego Breluma, to nieco lepiej by to wyglądało. Ale cóż, w dzisiejszym filmie Street Fighter to będzie już wszystko, więc ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach serii. To cześć!